Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Call to Arms Gates of Hell Ostfront z kampanii radzieckiej, gdzie gramy bez czołgów. I tak, ostatnio był zwariowany najazd z Zisami 5. Naprawdę było grubo, żeśmy sporo stracili ludzi, ale było moim zdaniem ciekawie. I dzisiaj bronimy się na mapie Narva. Powiem wam, że no jest to mapka bardziej z otwartym terenem, ale takie wioski, takie punkty są, gdzie jak dobrze to zabezpieczymy minami, to powinno być naprawdę spoko i nie powinny być takie duże straty jak poprzednio. Jeśli chcecie wspomóc mój mały kanał, możecie stawić suba, będzie mi bardzo miło. I tak, sprzedajemy przede wszystkim niemiecki sprzęt, który ostatnio zdobyliśmy, ponieważ naprawdę mamy tego sporo, a my nie potrzebujemy tego sprzętu. Także już sobie to tylko sprzedam i będziemy mieli naprawdę dużo punktów. Fajnie by było też to uzupełnić wszystko i chyba tak zrobię, bo mamy i tak punktów naprawdę dużo. Zisy teraz sobie pochowam, bo nie ma sensu trzymać ich. Tą 76 też wycofam. Inżyniera, deszkę, motocykle zostawię sobie po to, że jak będzie potrzeba szybko zraszować przeciwnika, to one się do tego nadają w sam raz. O, Maksimki możemy sobie wziąć więcej, ponieważ one są naprawdę małe. Można je wepchnąć w każdą tam dziurę, w każdy okop. Deszka, spoczko, ampulomet, medycy, strzelcy. I tak, zisy wywalam. No i dobra. Weźmiemy sobie przeciwpancerne miny. W sensie minerów, jak najwięcej. Dobrze by było ich. Zaraz zobaczymy. Gdzie oni są? Tutaj. Dobra, bierzemy ich. 4, 5, 6. Może się skupimy też w tym odcinku na jednym punkcie. Naprawdę dużo ich wezmę. Żeby było ciężko im cokolwiek tu zrobić. No i zwykłych inżynierów też, żebyśmy pobudowali barykady. Jestem bardzo ciekawy, jak oni do tego podejdą. O, jeszcze możemy miotacz ognia wziąć, także to też... A, i wiem, co musimy. To na bank, ponieważ coś czuję, że może być atak, jakiś nalot. Szczególnie, że będziemy mieli jeden punkt. Nie wiem, gdzie ja to wsadzę. Może tutaj? Uda się? Uda się, dobra. Te 25 w sam raz będą. I chciałbym jeszcze dokupić sobie z PTRS-y. To by było spoko, czyli... Tutaj z tą przeciwpancernym, z tą bronią, ona jest naprawdę spoko. Przebija ten pancerz naprawdę galancie, powiem wam, że ostatnio zrobiły robotę, także biorę. Okej. Kurczę, moździerzy nie biorę, powiem wam. Nie będziemy wprowadzali jeszcze więcej tego chaosu. Trochę daje im fory Niemcom, oni się rozwijają, może już będzie jakaś pancer czwórka, chociaż wątpię, myślę, że zaleją nas pancer trójkami. Minerów mamy tyle, że szok. Na piechotę to mamy oddziały. No dobra, myślę, że co? Lecimy. Okej, mamy wczytane, zobaczmy, co tam za umiejscowienie mamy tych punktów. Jeszcze chciałem zachęcić do głosowania w nowej ankiecie, gdzie macie wybór. Tam pomiędzy bodajże dwoma, trzema nacjami, gdzie głosujemy na nację, którą będę grał gdzieś tam w przyszłości, na heroicznym. No i mamy, widzę, umiejscowienie takie dosyć tradycyjne, czyli co? Ten punkcik i zaraz mamy tutaj. Co by tutaj zrobić? Myślę, że dobrze by było tutaj zrobić mnóstwo barykad. Zawiedzimy od razu sobie... To i wysyłamy tych ludzi najlepiej do przodu już tutaj. Wy też chodźcie. Wy też ruszcie tyłki, bo ciężko mi jest ich tutaj wszystkich zaangażować. Dobra, od razu tak, ciebie. I weźmiemy sobie... Najlepiej to stąd już tutaj prowadzić. Okej, raz. Tu może kogoś, tu macie miny, miny. Ciebie weźmiemy i może tutaj. Bardzo jestem, mówię wam, ciekawy, czy to zadziała, czy oni
jakoś to obejdą, czy no cokolwiek. Bo naprawdę zrobię im tutaj duże problemy z tym przejściem. O, dobra. Tylko musimy jak najszybciej zasuwać. Też dawać, panowie, dawać, dawać. Niestety punkt mamy trochę niezbyt korzystnie. Tutaj na pewno sobie weźmiemy miny. Okej, to raz. Ciebie, inżynierze, to sobie byśmy może zrobili taki okop, takie coś. Ampulomet, o, właśnie, to jest mega przydatne. Deszkę możemy na razie tutaj dać. No i dobra, biegnijcie, panowie. Tu żeście się, widzę, zatrzymali. To akurat niedobrze. Weźcie sobie też tutaj, porozstawiajcie, bo wiem przynajmniej skąd będzie atak. A ten biegnie, biegnie. Dobra, powolutku. Wy też macie miny. To ja proponuję może tutaj. Próbujcie. Wy też. Ciebie bym, żebyś może tutaj walnął. Nie wykorzystam pewnie wszystkich tych minerów, ale powiem wam, że zawsze coś tam im zadamy. Jakieś straty. Dobra, dobrze by było teraz to tutaj wysłać. Najlepiej tu i tutaj, bo najbardziej to by samoloty mogą nam zrobić kuku. Dobra, bierzemy kolejne jednostki. Dawajcie na razie tu. Kogo my tu mamy? Znowu minerów. Minerów mnóstwo. Dawajcie tu. Tu są ci. To od razu ich też nie wezmę tutaj. Snajperzy. Snajperzy to niech tutaj na razie też będą. Tu mamy chyba oddział żołnierzy górskich. PTRS-y. Tutaj. No biegnijcie, biegnijcie, panowie. A tu co? A, skazany rekrut. No dobra, to są takie jednostki. Jak mięso armatnie, że tak powiem. Dobra, co wy macie? O, z miotaczem ognia jest jeszcze chłop. Też by się przydał. Ty masz miny. To dobrze było też tutaj gdzieś. Dawajcie. Ciebie. Ty masz duży okop. To może tutaj. Ty. Jakiś zwykły strzelec? Dobra, medycy. Medycy wezmę was, nie wiem, pod szóstką po prostu. I tak później nie pamiętam niestety tych numerów, więc to tak wychodzi, że. No cóż. No i dobra, dobrze by było tutaj też od z tej strony coś zrobić, nie? Tu mam resztę ludzi. No to dawaj, rób mi tutaj w tą stronę. O. Bo może być tak, że oni mnie po prostu objadą i tyle. Ale to sobie dam tam już jakieś działo. Bierzemy kolejne. Pyk. No i git. Dobrze. I to by było w sam raz, bo oni tą drogą tutaj jechali. Kolejnych ludzi macie też miny, to poproszę, nie wiem, tutaj na przykład. Po prostu byleby. Ciebie poproszę, żebyś mi zrobił może tutaj jakieś okopy. Znaczy te okopy, worki z piaskiem. A ty też masz miny, no to dawaj tu. Zaraz będziemy wycofywali te jednostki. Najlepiej to, nie wiem, tutaj. I tutaj, okej. Wy, żeście sobie też już poradziliście. To od razu. Tu ktoś jest. A, ten robi, okej. No wy macie cztery miny, no to też tu byście mogli. Wy ogarnęliście. To też wracać tu.
Wy sobie tutaj też jakoś już żeście poradzili. Ten też, okej. Okej. O kurde, a tu jeszcze miałem tylu ludzi. Jasny gwint. 59 min. No nie, no dobrze by było tu tutaj postawić, kurde. Stawiać tutaj to. Gdyżeście zrobili, no jeszcze postawcie, no. Ja nie wiem, czemu oni do końca mi tych min nie stawiają, nie? Mam ciągle takie z tym rozkminy. Musimy to tak w miarę. A i żeby do końca to rozstawili. Mamy 238, chyba nam się z tym nie uda. Trochę nie wyszło z tym, no ale zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, co tu mamy? A, mamy dobra, piechotę. No to na razie, to chodźcie tu. Tutaj też możecie śmiało. To taki oddział. A, gdzie ten ampulomet? To tutaj proszę postawić. No właśnie. Będzie ciężko. Wycofywać się, panowie. Wycofywać, kaman. Trudno. Nie będę ludzi tutaj tracił. Niech tutaj też zrobią to i zawsze będą musieli to wymijać, nie? Dobra. Wycofywać szybciutko. Zanim jeszcze też w sumie czasu zyskamy troszeczkę na tym. Na tym, że będą musieli zdobyć to, tą drugą pozycję. Dobra, come on. Uciekać, uciekać. Szybko. No a wy co? Aha, to są nasze jednostki. Okej. No nie no, troszkę powiem wam, że poblokowałem ich. Będą przejeżdżali, no to tam miny sprawdzimy jak to. Czy wjadą? Panzer 38T. No i pięknie. Już padł. Kolejny SDKZ. Nie wiem, czy aby przejadą. Ale tutaj to pięknie uchwyciłem akurat jeden. Dobra, wy też proszę się mi wycofywać. I tak, od razu potrzebuję to potężne działo tutaj. Przydałby się teraz w sumie ZIS tylko do tego, abyśmy... O kurde. No, ukryjcie się za tym. O, będą nas tutaj próbowali troszeczkę porozwalać, ale spokojnie, bez strachu. Weźmiemy sobie... Tak, amunicja też się przyda. Co byśmy... O, PTRS-a właśnie. Bo to jest idealne PTRS-y. Deszkę właśnie, deszkę też tutaj dobrze by było. Maksimek. Maksimek to niech tu będzie. I co? Nakryli się, powiem wam, już się cykają trochę chyba Niemcy, bo dostali odpowiednio. No tutaj dostaną od nas tej 25. Grubo. Tu możemy sobie też porobić kolejne. Tu możecie też wejść. Nie, no na spokojnie, powiem wam, że nie powinno być problemów żadnych. Tutaj snajpera też bym chętnie dał. O! Kolejne wysadzili się. Dobrze. Jakby to było troszeczkę bliżej, wiecie, to by... Tu byśmy... Albo taką... Za dużo trochę obręcz chciałem, wiecie. Chytry dwa razy traci, jak to mówią, nie? Dobra. Weźmiemy sobie, dobra, na razie, dobra, niech na razie tu to będzie po prostu. Ludzi tu mamy też od groma. Dobra, znowu PTRS. Niech tutaj... Chciałem wszystkich z tą bronią przeciw pancerną. Tutaj mnóstwo ludzi, to ja bym ich tutaj dał.
Tutaj też. Medycy też jak najbardziej. Dobrze było, żeby tutaj. Gorzej jak zacznie się i będą mieli na przykład 15 centymetrów działo. Niemcy. No to tu już troszeczkę będziemy musieli inaczej zagrać. Bo no tym już jak nam gruchną gdzieś tą piechotę, to ja nie potrafię takich bunkrów robić. Gdzie byśmy mogli, wiecie, sobie schować się przed takim. To nie są Finowie, mistrzowie. Dobra, inżynierzy. No tutaj to już mam takie. Możemy jeszcze w sumie użyć inżynierów tutaj, żebyśmy mieli jakieś. O! Pięknie, 10,5 cm. Gdzieś wybuchło. Nie wiem gdzie, ale. Dobra, wy chyba tutaj bardziej przydałoby się, żebyście byli, bo. O! Ale gruchnęli. No naprawdę. Nie spodziewałem się. Dobra, rozstawiać się panowie szybciutko. Ajajajajajajaj. Wy z tą deszką. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Proszę mi się tutaj. No, co jest? A, za mały jest zasięg. Kurde, no. Za bardzo nic nie mogę z tym zrobić, chyba że już macie to działo. O. Dobra, myślę, że rozwalimy to. Come on. Albo dobra, dajcie mi. O. Dobra. Ogłuszeni. O kurde, jeszcze. Ale dobra, szybko ładują. To są heavy, więc. O. I teraz proszę mi tu stanąć i. A dobra. Zabici zostali, także. Okej. Nie, no, na razie to luzik. Naprawdę spacerek jest. Nie spodziewałem się, że aż tacy słabi będą. Czy znaczy, coś tam mieli, wiecie, ale. Żeśmy im poniszczyli po prostu. Wpadli w nasze zasieki. O, właśnie. Medycy są obok, a nie ratujecie mi tutaj załogi KM-u. Ty też, chłopie, weź się tu ulecz. Jechał Kibelwagen. I już rozwaleni, nie? Tylko mi się pojawiają powiadomienia. Szkoda, że nie ma takiej kamerki, na przykład to by było fajne, że wiecie, klikam i jak zginąłem, że w powtórce, to było mega do robienia filmów, czy właśnie takie ułatwienie. Dobra, wy możecie tutaj być. No deszka, może tutaj też. Wy tutaj. O, jest, przedostali się. O kurde, sztuga mają. No to grubo. No dobra, dobra, może coś zrobią wreszcie. Ale tego sztuga no na spokojnie. Na razie jesteśmy. To fajnie, bo możemy sobie zmierzyć 237 metrów od nas. Także na spokojnie. Nasi tutaj też sobie radzą. No ja mam obronę na jedynce. Także na spokojnie. Myślę, że też przyjdzie pora na to, żeby się pobawić. O, rozwalili im kolejne działko. O, ale mają MG42, no proszę. Na to, bo żeby się pobawić tym miotaczem, bo chciałem jeszcze też to użyć. Zobaczymy. Tu w ogóle zobaczcie, ludzi mamy. Ja ci kręcę. A, my nawalamy cały czas z tego tutaj. No proszę, zapomniałem, że to jest na daleko. No proszę, proszę. Nie, no na razie to mają duże problemy. Także, no cóż. O, elegancko. Weźmiemy sobie, zrobimy foteczkę. A, dostał w gąskę. No to w sam raz, żeby ich podpalić, nie?
Jak coś to, co skrzypi, to moje krzesło, to nie ja. Bo czasem niestety muszę sobie wymienić ten fotel, bo niestety skrzypi jak cholera. Dobra, gdzie mamy tego? A, tu miałem tego chłopa. Tylko, że on jest niestety. Byśmy musieli to obejść jakoś. Dobra, trzeba wyczekać, powiem wam. Nie ma co się tak śpieszyć. Oni i tak są unieszkodliwieni, więc. A moglibyśmy jeszcze przejąć też takiego sztuga i sprzedać za dobry pieniądz. No te deszki, to wszystko, powiem wam, naprawdę, no, poblokowałem ich, nie? Możecie mi też pisać, czy wolicie, jak ich tak blokuję i bardziej gram taktycznie, czy robimy na hura. Bo na hura też jest ciekawie, powiem wam, że są straty, ale dzieje się dwa razy tyle, moim zdaniem. Pyk. W ogóle jaki huk tego jest. No i co, poblokowaliście się? No nie, no mają tych czołgów. Patrzcie, starają się, starają. Teraz im tu znowu walniemy. O! I patrzcie, że akurat wleci. A, kiepsko, ale trzech ludzi zabiło im. Starają się, starają. Biegną, biegną, biegną. No dobrze, dobrze. Ja tu już z miotaczem ognia czekam na nich. O. Dobrze. O, jest nawet jakiś mocniejszy czołg. A, pancer trójka. No i. Lipa. Znowu uwięzieni. No, aż się prosi, powiem wam, ładować tą. 122 tutaj, bo jest tu gorąco. Weźmiemy sobie, zmniejszymy ten i może coś trafimy. No nie. A nie, znowu dwóch ludzi żeśmy trafili. Okej. Okay. Może ten ampulomet byśmy zbliżyli. O! Zawsze pójdą większe straty, bo tu są akurat takie pagórki, można tak powiedzieć, no. Jakby to skryć się z tym, to. Gdzie oni się ruszyli? A, tu już idą, okej. Całkiem szybko nawet z tym idą, muszę przyznać. Tam prują. O, tutaj nawet blisko byli. Okej. Tylko musimy taktycznie. O! To jest szansa na kolesia z miotaczem. Dobra. Podjarany. Ładnie. Wow, ale ładnie klepią, naprawdę. Szkoda, że tak mało amunicji mam. Dobra, ryzykuję. Biegniemy. Może akurat nie dostaniemy. Dawać. Błądźcie. No i dostali. Jarają się. Come on. No, jest. Poszło. Po czołgu. Dobra. No i co tam ten ampulomecik radzi sobie? Kurde, blisko tutaj widzę. Weźmy sobie może tutaj. Ale jeszcze się starają, powiem wam, ale liczyłem, że ten punkt zdobędą. Ale to byśmy chyba musieli nic tutaj nie zrobić. Ale jeżdżą tak jak chciałem. O kurde, nawet pancer czwórkę mają. O, to powiem wam, że mnie zaskoczyli. Dobra, lecimy. To jest mega prawie dokładne, bo to jest duży obszar. O, o kurde. Ja się tym pobawię. O, jednak. Jednak. Zaskoczyli mnie troszeczkę z tym. No ale dobra, dostali, widzę. No i co tutaj? Blisko jesteśmy tego. Próbują. Dobra, możemy tutaj podejść. Zawsze będziemy jeszcze bliżej. No tam. O, jak trafili.
Ładnie, ale myślałem, że w czołg. Ale też wybuch, widzę pancer trójki. Dobra. Proszę tutaj nawalać. Jest. To są takie małe, irytujące jednostki, powiem wam, ampulomety. Naprawdę przeciwnik ich musi nie znosić, bo... Okej, no dobra, niech tam jarają, przy okazji oświetlają nam tutaj trochę. O! Dobra. Panowie, wycofujemy się. Trochę zabawa wchowanego w kotka i w myszkę. Ale tu też klepią nasi z tych 25 śmiesznych. Dawać, dawać. O, idealnie. O kurde, ale poszło. Nieźle. O, dobra. Nie no, kontynuujemy, powiem wam, że bo dobra zabawa jest. Zobaczymy, czy oni jeszcze coś wykminią. O, piątkę paka. Trochę już tutaj przeżydzili to. W sensie, już nie ma tych mintylu. Tyle. Czy my wzięliśmy... amunicję chciałem dać właśnie temu. Nas sporo będzie kosztowało. Możecie tu trafić, czy... Nie, lepiej nie. Mówię. Dobra. Wycofujemy się tutaj może. Bo nie chcę rozwalić tego ampulometu. Możecie się tu ustawić na razie. Ja cię kręcę, dużo tych pojazdów tu mają. No. Dobra. Oj kurde, tam mi strzelają. Niedobrze. Nie wiem, czy ja tam trafię. Okej. O, dobra. Dostali akurat. Dobra, chować się panowie. Szybciutko. O, się pak rozwalił. Nie wiem, co oni odwalili teraz. A, walnęli sobie w to, okej. Dobra, możecie się tutaj gdzieś ustawić. Ile mamy jeszcze tych 21 ampułek? To na luzie. Nie wiem, czy wam się to uda. Możecie się może tak zrobić, żeby był lepszy kąt. Ponieważ już wiele razy widziałem, jak się podjarali. A tutaj to spokój. No, żeśmy stracili dwóch ludzi, nie? W tej obronie. Tak jak mówiłem, no stracimy mniej ludzi. I co? O! Jednak... coś nie pykło, tak jakbym chciał. Dobra, wycofajcie się. Tutaj z deszki powinniście. No. No dopiero teraz po tych... Ilu? No 20 ponad minutach zdobywają ten punkcik, nie? Dobra, zostawimy sobie to. Myślę, że nie powinno być problemów. Akurat żeśmy... Szkoda, że nie zdobyliśmy tego sztuga, ale... Cóż... Będziemy mieli większe jeszcze straty, a szkoda mi jest tu wysyłać ludzi. Także sobie zakończymy. O! No i co? Dobra obrona. Wydaje mi się, że to się nawet sprawdziło. Możecie mi śmiało pisać, czy wolicie, abym tak przygotowywał obrony, czy lecimy po prostu bez żadnych min. Tylko typowo działa i nawalamy w nich, ciskamy ile wlezie. Bo tych dział też no, nie będę aż tyle brał, żeby... Albo samą piechotą. Możemy też tak zrobić, taki trochę challenge powiedzmy. Dobra. Także w tym odcinku nie zdobyliśmy nic tutaj niemieckiego. No ale trudno. I będziemy sobie coś wybierzemy, zobaczymy co tam za mapka. Nowa jakaś mam nadzieję. Jeśli się podobało, możesz stawić lajka, zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.